Witajcie kochani, witajcie w dzisiejszym odcinku, część praktyczna, właśnie budowania akordów, akord durowy. Tercja wielka, tercja mała. Budowanie, rozpoczniemy od C-dur, czyli tak, mamy tak, tercja wielka, czyli 4,5 tony i mamy raz, dwa, trzy, cztery, czyli C i raz, dwa, trzy, cztery, to jest dźwięk E. I teraz 3,5 tony od dźwięku E, F i G. F i G i mamy G i C dur. Pięknie. Mamy ten akord, mamy. Spróbujmy od dźwięku G. Tercja wielka, czyli bis, A, A is, H i tercja mała, C. Czyli mamy G, H, D. A spróbujmy sobie coś trudniejszego. Spróbujmy sobie zrobić taki akord od na przykład dźwięku B. Tutaj, prawda? No i teraz co? Mamy tak. Tercja wielka, czyli 4,5 tony. No to liczymy. Raz, dwa, trzy, cztery. Czyli będzie BD. I 3,5 tony. SF. SEF. I mamy B. Bedur. Możemy też od jakiegoś trudniejszego dźwięku, na przykład od fis sobie zbudujmy. Tercja wielka, czyli 4,5 tony, czyli G, bis, A, ais. I tercja mała, czyli raz, dwa, trzy, czyli będzie dźwięk cis, czyli fis, ais i cis. A jak to prościej zrobić? Akurat tutaj jest taki przykład. Mamy akord durowy F-dur, prawda? Czyli F to jest składnik prymy, A to jest składnik tercji, C to jest składnik kwinty. I teraz tak. F, A, C. No i bardzo fajnie. A teraz tylko po prostu wystarczy przenieść wszystko o pół tonu do góry i mamy fis, a is, cis. Tak. Możemy sobie też zbudować od dźwięku A, bo tam też taki przykład teoretyczny podawałem. Od dźwięku A. A jest składnikiem prymy. I tak. Raz, dwa, trzy, cztery. To będzie dźwięk cis. I jeszcze mamy tutaj. Raz, dwa, trzy. Dźwięk E. Też bardzo fajnie się to buduje. Także to jest podstawowa wersja tego akordu. I teraz przewrot. Pokażę wam to na przykładzie C-dur. Czyli mamy C-dur. C, E, G. W teoretycznej części wiecie, że możemy sobie przenieść ten C o oktawę do góry i będziemy mieli E, G, C. Tak. Ale
teraz możemy go sobie zbudować, prawda? Tercja mała, kwarta czysta. Czyli od E. Raz, dwa, trzy, to będzie dźwięk G. I teraz lecimy kwartę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I ten trójdźwięk jest na tercji, jak pamiętacie. Ten przewrót trójdźwięku durowego jest na tercji. Czyli jeśli mielibyśmy ten A-dur, to składnikiem tercji w tym akordzie jest dźwięk fis. Dźwięk fis. I teraz tak. Tercja mała, czyli raz, dwa, trzy, czyli cis E. I kwarta czysta od E. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pierwszy przewrót. A tak naprawdę to A przenieśliśmy po prostu oktawę do góry. Tak to wygląda, moi drodzy, jeśli chodzi o przewrót pierwszy. Teraz przewrót drugi. Mamy przewrót drugi, kwarta czysta, tercja wielka. Proszę bardzo. CC-dur, no to kwarta czysta i budujemy go na składniku kwinty, tak? Czyli G. Bo mamy C, E, G. G jest kwintą, więc na dźwięku G budujemy ten akord teraz. I teraz popatrzmy sobie. Kwarta czysta, czyli mamy tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dźwięk C. I jeszcze brakuje nam tercji.